spośród polskich jeńców wojennych z września 1939 roku oraz byłych obywateli polskich. Początkowo armia miała liczyć około 30 tysięcy. Ze względu na ilość ochotników szybko zwiększono jej liczebność. Podczas wizyty Sikorskiego w Moskwie w grudniu 1941 roku zdecydowano o zwiększeniu jej liczebności do 96 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy rezerwy. Władze polskie odmówiły wysłania na front 5. Dywizji Piechoty ze względu na braki w zaopatrzeniu, w żywność, umundurowanie i broń. Winston Churchill zaproponował Stalinowi przesunięcie armii polskiej z ZSRR na południe kraju lub do Iranu. Chciał jej wykorzystać do obrony Bliskiego Wschodu. Władze radzieckie ograniczyły racje żywnościowe dla armii polskiej, co znacznie przyczyniło się o podjęciu decyzji o przesunięciu armii do Iranu. 80 tysięcy żołnierzy i 35 tysięcy cywilów ewakuowało się między kwietniem a sierpniem 1942 roku. Od tej pory stanowili oni tak zwaną Armię Polską na Wschodzie. Armia ta powstała rozkazem z 12 września 1942 roku. Stacjonowała ona we wschodnim Iraku i w Palestynie. Brała udział w obronie Bliskiego Wschodu. To, że byliśmy wszędzie, zawiera też Afrykę. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich generała Stanisława Kopańskiego brała udział w walkach o Tobruk w Afryce Północnej jeszcze w 1941 roku. Teraz została przemianowana na Brygadę Karpacką i włączona w skład Armii Polskiej na Wschodzie. Ponownie siły polskie zostały użyte w kampanii włoskiej. Czyli teraz pora na Monte Cassino. Wydzielono z Armii Polskiej drugi Korpus Polski, który walczył o Monte Cassino w dniach 11 do 19 maja 1944 roku. 18 lipca Polacy po ciężkich bojach zdobyli Anconę, a po kolejnych ciężkich walkach wkroczyli do Bolonii w kwietniu 1945 roku. Drugi Korpus Polski w większości składał się właśnie z żołnierzy wyprowadzonych z ZSRR. Największe straty podniósł pod Monte Cassino, podczas których zginęło prawie 1000 żołnierzy. Pamiętacie szeregowca Ryana? Nasi też tam byli. Udział wojsk polskich w walkach na zachodzie Europy 6 czerwca to lądowanie w Normandii. W operacji desantowej uczestniczyły polskie dragony, krążownik RP Dragon, niszczyciele Błyskawica, Piorun, Krakowiak i Ślązak. Wśród lądujących wojsk były również oddziały polskie. Pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka liczyła 16 tysięcy żołnierzy i prawie 400 czołgów. Rozpoczęła działania wojenne w sierpniu 1944 roku i walczyła w składzie 1 Armii Kanadyjskiej. Brała udział w wyzwalaniu Francji, rejon Caen, Falaise, sierpień 1944 roku. Belgię zdobyła Ypres, Gandawę i Axel, Bredę we wrześniu 1944. Od kwietnia 1945 roku uczestniczyła w walkach na terenie Niemiec. Zakończyła swój szlak bojowy zajmując Wilhelmshaven. Pierwsza samodzielna brygada spadochronowa liczyła 2,5 tysiąca komandosów. Dowodził nią generał Stanisław Sosabowski. 17 września 1944 roku brał udział w operacji o kryptonimie Market Garden, zdobycia mostów na Renie w Arnhem. Ze względu na błędy dowództwa straciła 1/4 swojego stanu i została wycofana do Wielkiej Brytanii. Weszła do działania ponownie we wrześniu 1944 roku. Rzeczą, której nie można pominąć, mimo jednoznacznie negatywnej oceny Stalina, jest Wojsko Polskie u boku Armii Czerwonej. Po wyjściu armii generała Andersa do Iranu, komuniści polscy w ZSRR założyli Związek Patriotów Polskich. Wystąpił on z prośbą do Stalina o utworzenie oddziałów polskich u boku Armii Czerwonej. 8
8 maja 1943 roku oficjalnie Stalin wyraził na to zgodę. Na mocy umowy zawartej ze Stalinem w maju 1943 roku zaczęto formować 1. Dywizję Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką. Weszła ona do działań wojennych w składzie 33. Armii Wojsk Radzieckich na Smoleńszczyźnie. Największą bitwą na szlaku bojowym tej dywizji była bitwa pod Lenino w dniach 12-13 października 1943 roku. Podczas tej bitwy dywizja straciła około 3000 żołnierzy. W sierpniu 1943 roku ZSRR wyraził zgodę na formowanie na swoim terytorium 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, którego dowódcą został generał Zygmunt Berling, a zastępcą znany z bitwy hiszpańskiej generał Karol Świerczewski i pseudonim Walter. W ramach 1. Korpusu utworzono 2. Dywizję Piechoty imienia Jana Henryka Dąbrowskiego i 3. Dywizję Piechoty imienia Romualda Trauguta, a także 1. Brygadę Artylerii imienia Józefa Bema, a także 1. Brygadę Pancerną imienia bohaterów Westerplatte czy Pułk Lutniczy Warszawa. W marcu 1. Korpus przekształcono w 1. Armię Wojska Polskiego. Formowano nowe oddziały: Brygadę Kawalerii, Korpus Pancerny. 1. Armia Wojska Polskiego weszła do działań wojennych w chwili rozpoczęcia wyzwalania ziem polskich w połowie lipca 1944 roku. Składała się wówczas około 80 tysięcy żołnierzy. Pod względem operacyjnym podlegała dowództwu 1. Frontu Białoruskiego. Forsowała Wisłę pod Dęblinem i Puławami, walczyła na Przyłku Magnuszewskim. Brygada Pancerna stoczyła także bitwę pancerną pod Studzienkami, którą możecie pamiętać z 4 pancernych i psa. 1. Armia Wojska Polskiego wyzwalała prawobrzeżną Warszawę i podjęła nieudaną, choć ofiarną próbę pomocy dla powstania warszawskiego. W październiku 1944 roku 1. Armia Wojska Polskiego brała udział w walkach w okolicach Jabłonny, następnie walczyła w ofensywie zimowej 1945 roku. Przeprowadziła operację warszawską, na skutek której 17 stycznia 1945 roku wyzwolono Warszawę. Wale Pomorskim, wyzwalała Gdańsk, Kołobrzeg, broniła Wybrzeża Bałtyckiego od Kołobrzegu do Szczecina. Wzięła udział w operacji szczecińskiej. I zakończyła swój szlak bojowy na linii rzeki Łaby.